nazywam się Marcin Stolarski. Chciałbym dzisiaj przedstawić Tomka Zawitowskiego, który jest szefem projektu Bright. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj o akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i miejscu na satelicie, które jest sprzedawane na aukcjach w serwisie Allegro. I pieniądze są przeznaczone na sprzęt dla dzieciaków. Zgadza się tam? Zgadza się. Może na początek mały powrót do studia, kiedy Tomek był uczestniczył w 19 finale. Mój to teraz rzecz dla mnie naprawdę niezwykła. Mogę dotknąć? Słuchajcie, dotykam i proszę wytłumaczyć, to będzie latało w kosmosie. To jest makieta realnych rozmiarów i wagi pierwszego polskiego satelity, który jest w tej chwili budowany i montowany, który poleci w kosmos. My ofiarowujemy miejsce na satelicie, na którym będzie można wygrawerować podpis albo znak i opłata za to na ręce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słuchajcie, czyli w kosmosie naprawdę możecie mieć tutaj można to wygrawerować? Możemy wygrawerować 3 etykietki dla indywidualnych aukcjonariuszy plus 1 dla orkiestry. A orkiestrę, żebyśmy mówili, w kosmosie widać orkiestrę. Proszę bardzo, to jest dla was, dla kosmonautów naszych, polskich. To jest dla grawerów, niech żyją grawerzy. To jest Centrum Badań Kosmicznych UNOPOL. Czyli jesteśmy w kosmosie. Widzę, Tomku, że zostałeś grawerem mianowany, tak? Wszyscy jesteśmy grawerami. Tak, no oczywiście po prostu w studiu jest taki harmider, że ja jestem pełen podziwu, że w ogóle Jurek Owsiak potrafi opanować, najmniej wiedzieć w ogóle, o czym on mówi, prawda, przy prezentacji tylu osób w ciągu tego jednego dnia. No dobrze, ale to w takim razie powiedz mi, co my sprzedajemy? Sprzedajemy miejsce na tym panelu. Czy to będzie z góry, czy z dołu? To będzie miejsce na wewnętrznej stronie panelu, ponieważ zewnętrzna strona jest zajęta przez ogniwa słoneczne, więc tutaj nie byłoby możliwości, żeby cokolwiek się znajdowało. Także miejsce znaleźliśmy po drugiej stronie i tam są 4 plakietki. Okay. Czy będą jeszcze jakieś inne miejsca dla innych osób tutaj z napisami? Tak, mam jeszcze jeden panel i ten zarezerwujemy dla wykonawców. Czyli ja, cała nasza drużyna. Mam pytanie w takim razie, czy mogę tam na przykład umieścić ławę mojego psa, który ma wielce poświęcenie, bo pani go wraca często bardzo późno do domu. Wiesz, dostaniesz swoje miejsce, musimy zagospodarować z okay. Dobra, to w takim razie może Albert tam będzie miał kawałek swojego miejsca. Dobrze. Powiedz mi, skoro napisy będą w środku, to czy będzie okazja w ogóle zobaczyć je kiedyś? Tak, my planujemy zaprosić wszystkich 3 zwycięzców aukcji i wielkiego dyrygenta, Jurka Owsiaka, ponieważ jedno z miejsc zostanie przeznaczone właśnie dla Jurka, na jego serduszko, i poprosimy ich na proces integrowania satelity. Będzie to czyli oni będą mogli założyć stroje nie tylko tutaj w tym pomieszczeniu. Tak, to nie będzie w tym pomieszczeniu, tylko w naszym pomieszczeniu podwyższonej czystości. Czyli tam pójdziemy do naszego clean roomu, tam będzie założone te wszystkie skafandry, tak. Tego i będą te osoby mogły Jurek właśnie. Czyli to nawet całkowicie, to nie tylko, że tylko napis ten, tylko naprawdę wziąć fajne przygodzie. W ten sposób będziemy mogli faktycznie udokumentować, że miejsce. A i do tego wszystkiego będzie telewizja jeszcze. No tak. No. No więc nie oprócz tego, że będą napisy, czyli nie dość, że dzieciaki dostaną pieniądze, to nawet jeżeli ktoś z czysto narcystycznych chęci uczestniczenia w projekcie chciałby tutaj wydać trochę grosza, zapraszam. Ja myślę, że to jest świetna okazja, bo to jest właśnie utożsamienie tego hasła, o którym Jurek mówił, że to jest światełko do nieba i tutaj w rzeczywisty sposób możemy to zrealizować. No i warto powiedzieć, że ten satelita to jest pierwszy polski naukowy satelita, jest też duża szansa, że to w ogóle będzie pierwszy polski satelita, więc jeśli na przełomie dziejów będą gdzieś pojawiało się hasło pierwszy polski satelita w na przykład encyklopedii XXI wieku, to jest duża szansa, że tam też informacje o tych napisach będą. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, Marcinie, że ten satelita, który będzie umieszczony na orbicie około 600 km nad powierzchnią Ziemi, będzie na niej przebywał przez wiele set lat, bo czyli to nie ma silników. Kapsuła czasu. Tak jest, on nie ma silników i on będzie spowalniany przez środowisko, będzie opadał mniej więcej 0,5 km na rok, tak sobie policzysz, to przeżyje w
Wiele, no, wiele, jakiś wiele. Szwajcarskim banku. Absolutnie, absolutnie. No to w takim razie chyba jest warto uczestniczyć. Są w takim razie dwie aukcje z tego, co czytam. Jedna już się skończyła, zostały jeszcze dwie. Do jednej zostało około tygodnia, do drugiej około 3 tygodnie. Okej, okay. Czyli gdzie można te aukcje znaleźć? Na Allegro. Na Allegro, tak? Jest jakiś specjalny serwis właśnie Wielkiej tak Krzyży Świątecznej Pomocy. Tutaj zapewne zaraz pojawi się napis z informacją, gdzie dokładnie, pod jakim adresem. I jakiego hasła trzeba szukać? Woźb satelita. Nie, chyba jest tam kosmiczny napis. Czyli szukamy kosmicznego napisu. Kosmiczny napis w wyszukiwarce i znajdziemy tam dwie aukcje, gdzie można znaleźć, kupić sobie kawałek historii. No dobra, i to w takim razie tyle, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w tym odcinku, bo jeszcze pewnie ten temat powróci. Na kolejne odcinki zapraszam na stronę projektu Bright, czyli www.bright-pl.pl. I dziękuję Tobie, Tomku, w takim razie. Bardzo dziękuję, a ja zapraszam do puszczenia z nami światełka do nieba. Zapraszamy. Zapraszamy.